Witam Was, kochani, serdecznie i dzisiaj znowu wybieramy kartę na pytanie, czy on, ona do mnie jeszcze wróci. Także mamy grupkę numer 1 kart, grupkę numer 2. Ja nie wiem, co jest, jakie to są karty tutaj. Dam Wam chwilkę, skupcie się, którą grupkę kart, pomyślcie o tym pytaniu, jeżeli Wam zależy, żeby ona albo on do Was wrócił jeszcze. I skupcie się. I wybierzcie sobie tą kartę w głowie i przechodzimy najpierw do grupki kart numer 1. Także jeżeli wybraliście grupkę kart numer 1, no to tutaj mamy trochę taką złożoną sytuację. Mamy papieża i ta karta jest ani na tak, ani na nie. Może tutaj ktoś był w poważnym związku. Może właśnie się pytać o osobę, z którą byliście w poważnym związku. Może ktoś pod znaku byka, ja widzę znaki powietrzne również, raka. Ale jeżeli byliście w takim poważnym związku, no to tutaj sytuacja jest trochę skomplikowana. Papież mówi o tradycyjnych związkach. Tradycyjnych, no jak to się nazywa? To jest karta małżeństwa ogólnie. Także tradycyjnie, kulturalnie, kulturalny związek, dziękuję. Także mamy tutaj to małżeństwo, karta jest ani na tak, ani na nie, sytuacja jest skomplikowana między Wami. Czy on do Was wróci, czy ona do Was wróci? Mamy księżyc, karta odnosi się do tajemniczości, niepewności, do tych takich ciężkich, ciemnych emocji, także tutaj nie ma jasności co do intencji tej osoby. Nie wiemy, nie znamy intencji, ta osoba może sama nawet nie wiedzieć, jakie ona ma intencje w stosunku do Was. Także tutaj jest dużo rzeczy, które wpływa na ten związek między Wami, czy oni chcą wrócić, czy nie. Tu jest coś zatajone. Król mieczy, także mogliście się zadawać ze znakiem powietrznym, ale ta osoba może być bardzo chłodno nastawiona do Was. Ta osoba może bardzo być logiczna. Zamiast kierować się emocjami, raczej ta osoba kieruje się swoim mózgiem, myślami, swoją inteligencją i może być bardzo taka chłodna do Was. Do tego mamy 5 mieczy i ta karta oznacza konflikty, zdradę, straty. Także tutaj są zdecydowanie jakieś trudności w Waszej relacji. W przyszłości mogło dojść do dużych konfliktów lub złamania zaufania. Także takie rzeczy będą utrudniały powroty tej osoby do Was. Także jeżeli tutaj nie ma odpowiedzi ani na tak, ani na nie w tej grupce kart, ponieważ tutaj sytuacja między Wami jest bardzo skomplikowana, ta osoba do końca sama może nie wiedzieć, czy ona chce do Was wrócić. To będą indywidualne okoliczności, jeżeli chodzi o Was. Czy ta osoba ma zamiar powrócić? Ja bym powiedziała, że jeszcze nie, ta osoba sama jeszcze dokładnie nie wie, co ona chce. Tutaj był jakiś konflikt między Wami i ta osoba stara się myśleć logicznie, zamiast kierować się uczuciami, jeżeli chodzi o Wasz związek. Także tutaj trochę nieciekawe te karty, jeżeli chodzi o powroty. Ale jest dalej ten stały związek, także może w przyszłości tu jest możliwość, ale tutaj trzeba będzie najpierw rozwiązać te konflikty i ta osoba musi również sobie w głowie porozwiązywać swoje konflikty, jeżeli chodzi o Was. Także takie karty z grupka kart numer 1. Jeżeli wybraliście grupkę kart numer 2, to mamy tutaj mamy 5 mieczy. Jeżeli pytamy się konkretnie, jeżeli bym miała tylko tą kartę, to bym powiedziała, że nie, ponieważ tutaj są jakieś trudności, tu są konflikty, ta karta symbolizuje zdradę, uczucie straty, także ta karta jest niepewna, także na dzień dzisiejszy nie, ta osoba nie wróci na dzień dzisiejszy, ale mamy tutaj króla buław, mamy 6 pucharów i 10 denarów. Ktoś może się zadawać ze znakami ognistymi. Tutaj ten król ma dobre uczucia.
On, ten król symbolizuje autorytet, pewność siebie, stabilność. Także ta osoba jest osobą w miarę zdecydowaną i pewną swoich uczuć wobec was. Sześć pucharów to jest karta wspomnień, nostalgii, przyjemnych chwil. Także obecność tej karty może sugerować, że ta osoba tęskni za wami i ma pozytywne wspomnienia z waszej przeszłości razem. Dlatego mamy kartę 10 denarów. I ta karta reprezentuje obfitość, sukces materialny, bezpieczeństwo finansowe. I obecność tej karty może sugerować, że ta osoba jest stabilna życiowo i jest gotowa na powrót do relacji. I jest gotowa, żeby zainwestować w nią czas i wysiłek. Także ta osoba może być skłonna do powrotu do was. Jednakże odpowiedź na to pytanie zależy od wielu czynników i od aktualnej sytuacji i uczuć tej osoby. Komunikacja byłaby bardzo potrzebna tutaj, ponieważ tutaj była jakaś kłótnia. Tutaj coś się wydarzyło wcześniej. Nie wiem, jak poważna jest ta sytuacja tutaj, ale ta osoba jest zdecydowanie skłonna do powrotu. Pięć mieczy. Musicie pamiętać, że karty Tarota nie są absolutną przepowiednią. Jednak jedynie wskazówką na temat możliwych scenariuszy. Także ostateczne wydarzenia będą zależeć od wielu czynników i zdecydowanie od waszych osobistych decyzji i działań. Jest tutaj chęć w tych kartach do ponownego nawiązania kontaktu, ale musicie rozmawiać o swoich uczuciach, obawach, oczekiwaniach. Tutaj komunikacja będzie kluczem. Tutaj była jakaś kłótnia, tutaj ktoś poczuł się może zdradzony, oszukany, tutaj ktoś może odszedł, zostawił, pokłócił się. To jest karta agresywna, tutaj ktoś mógł wypowiedzieć niefajne słowa albo jeszcze gorzej. Natomiast ta osoba chciałaby wrócić, tęskni za wami, może jest stabilna finansowo, ale może by chciała budować, może mieliście razem dom, albo by chciała budować z wami dom. Zdecydowanie tęskni. Także to już zależy od was, jak wy rozegracie tą sytuację. Ta osoba chciałaby, ale ten konflikt trzeba będzie tutaj najpierw rozwiązać. Także takie karty. Dziękuję za oglądanie. Życzę wam miłego dnia. Pozdrawiam serdecznie. Pa, pa.